A więc po krótkiej przerwie witam Was na drugiej części wykładów. Miało być krótko, ale nie wyszło. 20 minut pękło w miarę szybko, a teraz przejdziemy do jakichś bardziejszych konkretów. Bo są konkrety bardziejsze i jeszcze bardziejsze. To będą konkrety bardziejsze. Tutaj zaczniemy się już zastanawiać o tym, w jaki sposób przygotowywać się do budowy formacji. Mamy za sobą już fundamenty bezpieczeństwa, czyli rozejście, wyjście z samolotu, separację i to, żebyśmy mogli się bawić w sposób spokojny w powietrzu. Natomiast teraz trzeba zastanowić się, w jaki sposób to sensownie robić. Niezależnie od tego, jaka jest duża formacja, możemy od samego początku budować ją stosując zasady budowania formacji. Jeżeli mamy dwójkę albo trójkę, to nie przeszkadza wcale, żebyśmy nie traktowali tego jak formacji wieloosobowej. Do tego, żeby to zacząć robić, podzielmy skok na kilka faz, które trzeba będzie oddzielnie sobie podszkolić. Czyli zupełnie inną kwestią będzie oddzielenie się od samolotu, które wymaga przygotowania na ziemi, które wymaga odpowiedniego zajęcia chwytów, szczególnie jeżeli to jest oddzielenie od samolotu, które jest formacją trzymaną. Więc musimy tam wiele popracować nad tym, żeby nam to wychodziło. Potem jest faza budowania formacji, dość istotny element całego skoku. Potem jest faza pracy w formacji, często zapomniany podczas skoczków element, który jest konieczny do tego, żeby można było chociażby wykonać kolejne punkty tej samej formacji. I dopiero potem przechodzimy do elementu bezpieczeństwa, fundamentu bezpieczeństwa, czyli prawidłowo przeprowadzonego rozejścia z formacji. Jeżeli chodzi o pierwszy etap, czyli zajęcie miejsc w samolocie i oddzielenie się od tego samolotu. Jeżeli przyjmiemy, że będą to odejścia i oddzielenia, które są bez kontaktu. Osobiście zalecam na początku skakanie bez kontaktu, chociaż wydawać by się mogło, że sukcesy są wtedy troszkę mniejsze, tak, ale lepiej się uczycie pracy, lepiej czujecie, co się dzieje na powietrzu, kiedy wychodzicie sami, niż kiedy jest szarpanka zachwyty. To, że dwójka, którą pomiesza, za chwilę będzie leżała na powietrzu i szybciej będzie leżała na powietrzu niż dwójka, która będzie się dochodziła, to pod kątem dydaktycznym jest i tak błąd, dlatego że lepiej, żeby byście na początku nauczyli się, jak się razem poschodzić, jak razem pracować względem siebie, jak pracować przód, tył, góra, dół i tak dalej, żeby stworzyć tą dwójkę. Potem natomiast będzie o wiele łatwiej wytłumaczyć Wam, jak prawidłowo odejść formacją trzymaną od samolotu. Także zalecałbym, żeby na początku robić to w rozsypce, tak jak podczas budowania największych formacji, natomiast potem stopniowo przechodzić do tego, żeby było to mieszane, żeby to była część, która jest trzymana i część, która bawi się w łapanie tej formacji. Przy wyjściu z samolotu od razu możemy podzielić skoczków na pewne funkcje, które będą pełnili podczas budowania swojej formacji. I tutaj punktem odniesienia może być baza. Baza może być jednym skoczkiem. Zalecałbym na początku, żeby to był jeden skoczek. Tą bazą najczęściej będzie skoczek, który jest floterem kierunkowym. Floter i diver to są dwie podstawowe role, jakie możemy sobie obrać przy wyjściu z samolotu. Floter, czyli ta osoba, która się unosi, najczęściej wychodzi z zewnątrz samolotu i tylko się oddziela, kładąc się na powietrzu. Flotera możecie skojarzyć ze swojego kursu AFF, bo właśnie w ten sposób wychodzi się na początku z samolotu, bo to nie jest wyjście, które się kompletnie schrzaniło. Jeżeli to jest w miarę dobre wyjście, głową do góry, z prezentacją klatki piersiowej na strugi powietrza, to jest to wyjście typu floter. Bardzo wygodne do wychodzenia z zewnątrz samolotu. Jeden z floterów jest floterem szczególnym. To jest floter, który jest kierunkowym i to jest osoba, która stanowi o sukcesie dalszego budowania formacji. Jeżeli dajemy na bazę tą osobę, która ma być odpowiedzialna za budowanie formacji, dajemy według standardów aeroklubowych jakiegoś młodego leszczyka, natomiast reszta asów aeroklubowych bawi się w sokoły, orły, które łapią leszczyka, możemy spodziewać się tego, że to będzie formacja typu rój, a nie będzie to coś, co ma jakikolwiek sens i komukolwiek sprawi przyjemność. Mało tego, bałagan może doprowadzić w końcowej fazie tego skoku do jakichś smutnych konsekwencji. Raczej przyjąłbym to, że osoba, która jest floterem kierunkowym, powinna być najbardziej doświadczoną osobą z całej formacji. W tym momencie jest też to miejsce dla tej osoby, która jeżeli założy sobie jeszcze kamerę na kask albo ma dobrą pamięć, to jest w stanie obserwować pracę innych skoczków i jest w stanie podczas odprawy wytłumaczyć im, jakie popełniali błędy. Rolą kierunkowego jest oddzielenie się od samolotu w taki sposób, aby spadać na tym kierunku, na którym oddala się samolot,
Następnie, zanim jeszcze samolot się zniknie mu z pola widzenia, żeby odnaleźć się względem lotniska i cały czas starać się utrzymywać formację na tym samym kierunku, jaki było przy wyjściu z samolotu. Jest to niezwykle istotne, za chwileczkę do tego nawiążę, kiedy będę Wam pokazywał, jak jest zbudowana formacja, jaki jest kształt tej formacji, jakie są podstawy budowania jej. Natomiast oprócz flotera kierunkowego jest jeszcze paru innych floterów. Możemy nazwać, w zależności od zajęcia miejsca w drzwiach samolotu, kolejne to będzie front floter, center floter i back floter, albo przedni, środkowy, tylny floter. To jest w zależności od tego, jak napływają strugi powietrza relatywnego od przodu samolotu. Czyli wiadomo, że front to będzie ten, który dostanie pierwsze powietrze, zanim będzie ten centralny, zanim będzie ten tylny. I oni muszą między sobą się tym powietrzem podzielić. Najczęściej, zapamiętajcie sobie to, bo fajna zasada, raz zrozumieć, jak skórka od banana się oddzielają od samolotu. Także ten, który jest frontfloterem, oddziela się troszeczkę wcześniej, tak żeby dać powietrza temu, który jest po środku. Ten pośrodku daje powietrza trochę temu tylnemu, tak żeby się ze sobą nie posklejali w momencie, kiedy wszyscy na hura oddzielą się od samolotu. Diver. Jest to przeważnie stosowana przez skoczków, im większa formacja, przeważnie stosowana forma wyjścia z samolotu. W odróżnieniu do flotera, który na strugach relatywnych ma głowę skierowaną ku górze w stronę budowanej formacji, do centrum formacji, diverzy wychodzą w ten sposób, że ich głowa skierowana jest w dół. Przy czym weźcie pod uwagę, że chodzi o to, żeby oni, zarówno floterzy, jak i diverzy, dzielą tą samą płaszczyznę wiatru relatywnego, którą tu widzicie. Pokażę Wam przy pomocy mojego niezwykle zaawansowanego technologicznie pilota. To jest płaszczyzna wiatru relatywnego. Ona oczywiście się będzie zmieniała w każdej sekundzie lotu. Możemy przyjąć, że taki stan rzeczy to jest mniej więcej druga, trzecia sekunda spadania. Po około 10 sekundach płaszczyzna wiatru relatywnego będzie zbliżona do horyzontu. Natomiast na początku zobaczcie, że wydaje się, że skoczek spada głową do dołu, ale kiedy poprowadzimy linię, płaszczyznę wiatru relatywnego, okazuje się, że oni pracują ze sobą relatywnie tak samo. Stąd też być może jest nazwa dawniej. Formacje spadochronowe były nazywane formacjami relatywowymi. Chodziło o pracę wzajemną względem powietrza i siebie. Zapomniałem Wam powiedzieć o superfloterze, wy jesteście pewnie ciekawi, to jest superfloter. Superfloter nie jest szczególnie lepszy od pozostałych floterów i nie charakteryzuje się tym, że ma na koszulce wymalowane S. Natomiast kiedy są formacje z kilku samolotów, superfloter jest takim dodatkowym zabezpieczeniem synchronizacji wyjścia. Kiedy wychodzi superfloter z samolotu, to jest sygnał dla wszystkich prowadzących w samolotach, że zaczniesz się sypać jak kartofelki z tych samolotów. Nie? Czyli radiowa łączność to jest jedno, ale superfloter jest takim sygnałowym, który informuje wszystkich innych samolotów, że już można wychodzić. Ta pozycja faktycznie też wymaga nie tylko szczególnej budowy ciała od tego skoczka, nie może być to osobnik, który będzie brał udział w olimpiadzie w pchaniu kulą, to musi być też w miarę szczupłej budowy ciała, żeby mógł dopracować sobie swoją wysokość do reszty formacji, pomimo tego, że skacze wcześniej. A więc diverzy. Diverzy, wyjście na divera będzie, chciałbym, żebyście szczególnie koncentrowali się nad tym wyjściem. Powiedzmy, wyjście na flotera jest to leniwe, spokojne, bardzo proste wyjście. Nie ma żadnej w nim wirtuozerii. Natomiast po wyjściu na divera można rozpoznać u skoczka, jak się bardzo nad tym koncentrował, jak nad tym pracował i do czego doszedł. Po wyjściu na flotera można rozpoznać pewne umiejętności skakania u skoczka. I te wyjścia będziemy preferowali podczas szkolenia w najbliższych dniach. Jak tylko pogoda przestanie dostrzegać majaka, to będziemy mogli polecieć do góry. I będziemy zaczynali właśnie od wyjścia na divera. Wyjście na divera jest obciążone różnego rodzaju bajaniami starych spadochroniarzy, co to trzeba zrobić, żeby wyciągnąć ręce, zagiąć nogi, to wszystko jest, weźcie od razu, wsadźcie do lamusa, to nieprawda. Chodzi o umiejętność takiego wyjścia i takiego położenia się na powietrzu, żeby nie mieć negatywnych skutków zaangażowanej
inercji przy wyjściu, żeby nie wprawiać swojego ciała w taki ruch, który potem musimy kompensować wyciągnięciem rąk albo zagięciem nóg. Chodzi o umiejętność wyjścia łagodnego, leniwego, położenia się na powietrze z zachowaniem stałego kontaktu wzrokowego z bazą i o to będziemy walczyli, żeby diver, niezależnie od tego, z której pozycji wybiega z samolotu, bo też będziemy podczas treningu wybiegali z samolotu, a nie stawali z samolotu, tylko wybiegali, tak się wybiega do formacji. Chodzi o to, żeby się jak najsprawniej odnaleźć na powietrzu i cały czas mieć zachowany kontakt wzrokowy z bazą w celach bezpieczeństwa. To mi szybko poszło. Choć nie wiem, czy drugi odcinek to nie będzie krótszy niż ten pierwszy odcinek. No może tutaj. Znowu podziękowania dla Badheada, znowu to jest jego robota, już nawet aż wstyd mówić sprzed ilu lat, ale to jeszcze było poprzednie tysiąclecie, kiedy myśmy razem współpracowali, ale jak widać grafiki nadal pozostają aktualne. Co jest najistotniejsze moim zdaniem od samego początku budowania formacji? Otóż świadomość tego, że kierunkowy dzieli formację już na dwie połówki, ale nie w takim sensie dzieli, jak politycy dzielą między sobą wyborców, tylko chodzi o to, że zajmują pewne przestrzenie, które są dla nich bezpieczne, żeby uniknąć kolizji. Jeżeli te połówki podzielimy na dwie połówki, dostaniemy w tym momencie cztery ćwiartki i to jest fundament budowania formacji. Na przykład za latanie między ćwiartkami, tak zwane, tak jak ktoś tam przelatuje sobie z jednej na drugą, dobry organizator skoku powie: panu dziękujemy, zapraszamy do robienia sobie potrenowania dwójek albo trójek. Jak dostanę informację, że wróciła dyscyplina, że już ten ktoś potrafi latać, to dopiero wtedy z powrotem zapraszam do formacji. Niezwykle niebezpieczne jest przelatywanie między jedną a drugą ćwiartką. Im większa jest formacja, tym niebezpieczeństwo kolizji podczas budowania formacji jest większe. Bo podczas wyjścia z samolotu musimy znać położenie swojej ćwiartki, a w ćwiartce musimy znać położenie swojego slotu. Nie ma żadnej polskiej nazwy, która by zajęła to miejsce slot. W związku z tym dobrze się to używa i dobre jest do komunikacji międzynarodowej, dlatego że nawet Rosjanie używają tego pojęcia. Slot to jest slot, czyli to jest wejście, ścieżka podejścia do naszej formacji. Czyli taki ostatni moment, kiedy mamy za chwileczkę dokować i zamknąć chwyty naszej formacji, to jest właśnie slot. Czyli najpierw odnajdujemy swoją ćwiartkę, potem odnajdujemy swój slot i dopiero potem przystępujemy do dokowania. Powiedziałem wam w poprzednim odcinku tej krótkiej prelekcji o zasadzie pewnej, która mówi o tym, że jeżeli są dwa ciała złączone, to mają większy opór niż rozłączone. Z tego samego powodu początkujący skoczkowie mają problemy z budowaniem dwójek, dlatego że dziwią się, czego w odległości pewnej od siebie mogą spadać neutralnie, a kiedy tylko do siebie dochodzą, to nie mogą spadać neutralnie. To jest trochę działa jak magnes, który się odpycha, dlatego że zbliżając się do siebie, zamykamy strugę powietrza, odcinamy tą strugę powietrza, która próbuje nas z powrotem rozepchnąć na boki. Czyli będąc od siebie w odległości 2 metrów, kiedy mamy pomiędzy sobą wentylację, otwarty zawór powietrza, spadamy sobie jednakowo, neutralnie. Ale nie możemy spadać neutralnie, kiedy zamykamy chwyt. Im jest ciaśniejszy ten chwyt, im wentylacja pomiędzy nami jest mniejsza, tym bardziej trzeba kompensować nogami cały czas, żeby dopychać do formacji, żeby być w tym samym miejscu. To dlatego formacje większe mają budowę, która pozwala na wentylację. Jeżeli byście spojrzeli na tą formacyjkę, która jest po prawej stronie, która pięknie prezentuje ćwiartki, jak to jest zbudowane, to kolejny raz używając swojego zaawansowanego technologicznie pilota pokażę wam, że wentylacje są tu. Między skoczkami. Specjalnie są przygotowane, dlatego że czwórka, która się trzyma, zamyka dość dużo powietrza. Czwórka, która formuje gwiazdę, jeżeli jeszcze jest blisko się jej głowami, to jest to formacja, która jest ciasna, przepływ powietrza jest utrudniony. Jeżeli tylko puścimy chwyty i mamy w miarę neutralną sylwetkę, to cała ta formacja się rozjedzie na boki. Trzeba od razu być przygotowanym i kompensować tę różnicę ciśnienie, które powietrze na nas wywiera, żeby nas rozepchnąć. Ale przy dalszym budowaniu formacji to już nie będzie istotne, bo gdy zamykają to kolejni skoczkowie, to powietrze ma już którędy ujść. Zostają otwarte przestrzenie, które pozwalają na to, że inni skoczkowie mogą dokować. Jeżeli zbudujemy ciasną formację, to ona będzie spadała coraz wolniej, aż wreszcie ci, co dochodzą, nie będą mogli do niej dojść, bo ona za bardzo spowolni. Tak też zobaczcie na większej formacji, jakie są duże przestrzenie, którym powietrze może uchodzić. I wreszcie trik, który pozwala na to, żeby się nie przenosiły naprężenia pomiędzy skoczkami, czyli budowanie takich właśnie waverów, które pozwalają na rozproszenie pewnej energii i spadanie
w formacji z jedną prędkością. Przygotowaniem planu takiego skoku, przygotowaniem planu takiej formacji powinien zajmować się wytypowany przez Was organizator. Z jednej strony najlepiej, żeby to była osoba, która ma największe doświadczenie. Jeżeli macie możliwość znaleźć taką osobę, wynająć taką osobę do tego, żeby na początku Was uczyła, to byłoby świetne. Ale moim zdaniem nie ma to czekać na jakieś szczególne objawienia, tylko lepiej zebrać się w grupę i uczyć się tej funkcji, uczyć się tej roli po kolei. Dlatego, że wtedy dopiero zaczynacie nabierać wzajemnego szacunku do siebie. Jeżeli jedna osoba, która organizuje skok, która zaczyna mieć problemy, bo z dwoma, trzema osobami nie ma problemu, ale kiedy mamy już 6-8 osób, już się możemy spodziewać, że pojawi się drugi lokalny lider, który będzie chciał zaburzyć to, co robi ten, który prowadzi. Jeżeli jest 16-20, robi się pierdolnik, robi się coraz gorzej i wymaga to od osoby, która organizuje dużych umiejętności pracy społecznej, jak współpracować z tymi ludźmi, natomiast ze strony ludzi wymaga to olbrzymiej dyscypliny. Tą dyscyplinę jest o wiele łatwiej wyrobić, jeżeli zamieniamy się tymi funkcjami, jeżeli każdy paniaczek, który z boku dogaduje, pójdzie naprzód i będzie musiał to przygotować, to następnym razem, kiedy wróci do grupy, to będzie pracował prawdopodobnie o wiele bardziej w sposób zdyscyplinowany. W związku z tym wybór organizatora to jest coś jakby dojście do władzy na zasadzie demokratycznej, ale od tego momentu, kiedy władza dochodzi w sposób demokratyczny, zakładamy, że jest to osoba, którą wytypowaliśmy na jakiś czas, na bardzo krótką kadencję, natomiast mamy się tej osoby bezwzględnie słuchać, żeby był zachowany zwyczajnie porządek. Jeżeli nam ta osoba nie pasuje, to następnym razem po prostu jej nie wybieramy. Nie? To jest dość oczywiste, ale jeżeli już jest, to dlatego, żeby zespół działał efektywnie, powinniśmy w zupełnym spokoju i z zaufaniem robić to, co ta osoba, którą wybraliśmy, powiedziała. Ta osoba będzie miała dość duży problem do zgryzienia, dlatego że jeżeli mamy doświadczonych skoczków, to w miarę sprawnie się nimi pracuje, w miarę sprawnie się z nimi buduje kolejne punkty, bawi się w różnego rodzaju ciekawe triki, ale na początku mamy duży dysonans umiejętności skoczków, mamy problemy z doważeniem, mamy problemy z tym, że ludzie nie mają wiary w siebie, zaczynają być pewne kwestie psychologiczne, które trzeba rozwiązywać, aby formacja mogła dojść w ogóle do skutku i te pierwsze formacje są niezwykle trudne do zrobienia. Oczywiście są pewne zalecenia, które nie są moimi zaleceniami, tylko są już znane od lat, że lepiej zrobić kilka małych formacji, powolutku zobaczyć, jak pracują ci ludzie, potem zrobić wymianę krzyżową, tak żeby między sobą mogli polatać, zobaczyć, z jakimi prędkościami ci ludzie spadają, być może poprawić ich ubiór, żeby mogli spadać bardziej komfortowo i dopiero wtedy zacząć się zabierać za jakieś większe formacje. Lepiej jest zrobić kilkupunktową małą formację, niż pchać się po jakąś dużą formację, która nie ma raczej szans na to, żeby powstała. Brief będzie obejmował więc cały skok, co my chcemy, kto na jakiej pozycji, kto może zrobić. To wszystko będzie podczas briefu, musi być opowiedziane i też jeżeli się ludzie nie znają, to dobrze by było, żeby to było poparte wcześniejszym w miarę uczciwym wywiadem, kto ma jakie umiejętności podczas tego skoku. Dirt dive, zapomniana już zupełnie funkcja. To jest moment, kiedy ćwiczymy na ziemi nasz skok, który będziemy potem wykonywać. Dirt dive dlatego, że zazwyczaj się trzeba położyć na ziemi, żeby przygotować tą formację, która będzie, żeby podejść z odpowiednich kierunków, odpowiednich ćwiartek do swoich slotów, żeby położyć się i popatrzeć na całą formację, jak ona wygląda. Zasadami dirt dive jest również to, że bierzemy ze sobą kombinezon, którym mamy skoczyć, bierzemy kask, którym mamy skoczyć i bierzemy pokrowiec, którym mamy skoczyć. Dlatego, że jeżeli mamy dwie osoby, to w miarę trudno pomylić te osoby, ale jeżeli mamy ich 30, to już dobrze by było pamiętać, jak to wszystko wygląda. Podczas ćwiczeń tego przygotowania, podczas dirt dive wprowadzamy formację do samolotu, uczymy się, kto za kim stoi w samolocie, uczymy się, kto daje sygnały, uczymy się, jak wychodzimy z samolotu, jak budujemy formację i jakie będzie rozejście tej formacji. Czyli cały skok, który mamy zrealizować za chwilę w powietrzu, powinien być kilkakrotnie przećwiczony na ziemi w celu tego, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu.
niewątpliwym też atutem takiej filozofii będzie również to, że macie ciekawe zajęcia, które są zajęciami grupowymi. To jest właśnie skakanie, przygotowanie skoku, to są właśnie skoki spadochronowe. Takie przygotowanie jest, zwróćcie uwagę, niezależne od warunków pogodowych. Oczywiście, jeżeli strasznie leje, to trzeba by zrobić to na hangarze, ale przygotować się można zupełnie za darmo i dopiero potem pójść w powietrze i sprawdzić, czy skok został przygotowany. Jest to dużo lepsze niż skoki typu hura bura, zbieramy się i lecimy, ale kto? No nie wiem, to jeszcze ty, dobra, to jeszcze ja, już wszyscy do samolotu lecą, ja mogę z wami, no pewnie, że możesz, przecież wiadomo, my się znamy, nie? I robi się znowu bałagan. Niestety to nie jest coś, co zupełnie wyssałem z palca. Tak to czasami wygląda. Mrozi się krew w żylakach z tego powodu. Dyscyplina podczas budowania formacji jest moim zdaniem dużo bardziej istotna niż umiejętności skoczka. Dlatego, że dyscyplina świadczy o charakterze. Umiejętności można wyrobić, dyscyplina dużo gorzej. Jeżeli ktoś nie szanuje innych skoczków, to w tym momencie raczej z niego nie będzie członka zespołu, który będzie pracował. To jest o wiele trudniejsze do wyrobienia niż wyrobienie zwykłych umiejętności psychomotorycznych. W związku z tym przedkładałbym podczas przygotowywania skoku, realizowania skoku, to w jaki sposób ludzie podchodzą z pokorą, z dyscypliną, z koncentracją do tego, co robią. Można indywidualnie wysłać ich na jakiś parę skoków, żeby się podszkolili, ale jeżeli ktoś uważa, że jest gwiazdorem i tylko jest on versus całe tło, które się nie liczy, to tego człowieka po prostu wywalamy, bo szkoda jest naszych pieniędzy. Zwróćcie uwagę też na to, że wasza formacja, wasz zespół, który zawiązujecie, być może na krótko, być może na dłużej, ten zespół jest tak silny, jak jest silne, najsłabsze jego ogniwo. W związku z tym trzeba tak przygotowywać skoki, żeby można było to wszystko zrobić w miarę sprawnie. Debrief, czyli to, co się stało po skoku. To, od razu wam powiem, to jest najgorsza działka, jaka może być. I każdy organizator skoku, który to robi, będzie miał chrzest bojowy. Jeżeli skok wyszedł, to pół biedy, ale jeżeli skok nie wyszedł, to będzie po prostu masakra. Zaczyna się łapanie winowajców, zaczyna się spychanie, spychologia, kto był naprawdę winien, kto nie był winien. Zaczynają się coraz bardziej nieprzyjemne przepychanki, nie wiadomo w imię czego. Osoba, która to ma omówić, powinna znaleźć nie tyle winnych, ile znaleźć problemy, które powinny być rozwiązane. Czyli jeżeli zdarzyły się jakieś niedociągnięcia, to nie jest istotne, czy zrobiła to osoba X, Y i nie trzeba konkretnie, imiennie jej wyciągać przed szereg, przy tablicy, żeby spuszczoną głową przyjęła na siebie z pokorą to, że spieprzyła coś, tylko wytłumaczyć, jaki to był problem i jak do niego nie dopuścić. Dlatego, że ten błąd, który popełniła, być może będzie wspaniałą nauką dla całego zespołu, żeby reszta tego nie zrobiła. W związku z tym nawet za błąd, jeżeli robimy go z szacunkiem dla całej grupy, możemy komuś podziękować. Ale jeżeli ktoś kolejny raz i kolejny raz i kolejny raz popełnia błąd, być może nie dla niego jest akurat to, być może jeszcze nie teraz. Natomiast nie bądźmy zbyt dobrzy, bo weźcie pod uwagę, że w grupie 10-osobowej mówimy już mniej więcej o inwestycji 200 euro za to, żeby wyskoczyć z samolotu. Czyli ta cała grupa się zebrała, wyłożyła 200 euro, być może trochę więcej, żeby jeszcze mieć na kamerzystę i żeby na przykład zapłacić temu, kto to organizuje. I ktoś notorycznie psuje skoki. Nie można zrobić kolejnego punktu, tak? Więc dla dobra całego zespołu trzeba amputować tą osobę i odstawić ją do jakiegoś innego treningu. I tutaj fajnie przechodzimy do tego, co uważam jest zapomnianą, piękną filozofią właśnie pracy zespołowej. Ludzie się nie potrafią ze sobą dogadywać. Ludzie się nie chcą ze sobą dogadywać. Ludzie się boją ze sobą dogadywać. Każdy gra przed sobą wspaniałego cwaniaka, który nie ma lęków, który jest zdobywcą mórz i oceanów, jest najwspanialszym skoczkiem. Sposób, w jaki chodzą, w jaki sposób między sobą się komunikują. No po prostu cała masa trzeba będzie wypikać przechujów. Każdy jest najlepszy, nie? Każdy jest po prostu najwspanialszy. To nie jest praca zespołowa. Praca zespołowa i profesjonalizm to jest jednak postawa, która zaczyna się od pokory, zaczyna się od tego, że więcej patrzymy i słuchamy niż mówimy, unikamy krytyki ludzi podczas pracy, staramy się zaprzęgnąć całą swoją świadomość, zaprzęgnąć całą swoją tożsamość do tego, żeby efekt został osiągnięty dobrze i bezpiecznie. To jest filozofia pracy zespołowej. W tym można przepracować bardzo wiele rzeczy, które potem można implementować w życie. Jeżeli w tym dziwnym świecie, jakim jest spadochroniarstwo, marnujemy te pieniądze i marnujemy swój czas i zamiast nauczyć się dobrej pracy zespołowej, po prostu takie same robimy bzdury jak wszędzie indziej,
marnujemy pewną okazję. W nowym środowisku, jakim jest spadochroniarstwo dla większości ludzi, można zacząć ćwiczyć brakujące elementy, brakujące umiejętności. Szacunek, komunikacja, wspólny cel, który próbujemy osiągnąć w danym etapie, oczywiście w danej umowie, którą żeśmy między sobą zawarli. Ta filozofia pracy zespołowej uważam, że może bardzo ładnie scalać ludzi. Nawet najmniejsza grupa dwuosobowa, to już jest zespół. Ta najmniejsza dwuosobowa grupa może sobie pójść sama, bez żadnego instruktora, najpierw potrenować sytuacje awaryjne. Może sobie pójść sama, bez żadnego instruktora na lądowisko i sobie omówić, w jaki sposób będą lądowali. Potem sobie przygotować skok, zrobić sobie cały dirt dive, wyskoczyć i pomyśleć sobie, co wyszło, co nie wyszło. Nie ma żadnego kłopotu, żeby tak to wyglądało. Tymczasem zobaczmy na strefach rzutu. Ja oczywiście nie byłem na polskich strefach rzutu od ładnych paru lat. Mogło się bardzo wiele zmienić i mogę żyć w bardzo wielkim błędzie. Ale raczej jest tak, że jest to cała grupa indywidualistów. Jedyne co, to potrafią się skrzyknąć, żeby się widzieć w powietrzu przez jakiś czas. Natomiast te wszystkie elementy, które można by doskonalić, ulegają troszkę zapomnieniu. A propos tej pracy grupowej, jeszcze chciałem powiedzieć, że ocenią Was ludzie również, czy nie jest istotne, jak Was ocenią, ale Wy sami się możecie dobrze ocenić, jeżeli widzimy zespół, który podchodzi do lądowania. Tak samo jak zespół, który wychodzi z samolotu, patrzymy, ale goście, nie wiem, co oni robią w powietrzu, ale do drzwi podeszli bardzo ładnie, wyszli jakby zatańczyli, nie? Zajęli miejsca zamiast samolotu, jakby zatańczyli, oddzielili się od samolotu, nie? Wszyscy, no, nieźle. I podobnie, jeżeli grupa ląduje, nie latają jak muchy nad resztkami jedzenia, tylko latają tylko według pewien utarty schemat, idą jak zespół. Przecież znają swoje spadochrony, znają swoją masę, wiedzą, kto jak opada, wiedzą jak w strefie oczekiwania ustawić się, żeby dobrze wejść do ścieżki podejścia do lądowania i lądują jak zespół. W jednym miejscu przybijają pionę, biorą spadochrony i wracają na układalnię. Zobaczcie, że takie zachowania to są też wzory dla młodych skoczków. Jestem przekonany, że każdy młody skoczek, jeżeli będzie miał do wyboru coś głupiego albo coś takiego, co pokazuje pracę zespołową, to nasz mózg jest skonstruowany bardzo społecznie. Będzie miał większą ochotę przyłączyć się do grupy i robić właśnie takie rzeczy, chociaż ich nie widział w powietrzu. On tylko widzi lądujących skoczków, którzy się cieszą, ale coś przygotowywali razem, coś razem robili tu, robili tam, byli na ramie, na symulatorze tego samolotu, byli na ziemi, przygotowywali się, widać, że ćwiczyli, potem się razem spotykają przy telewizorze, no coś się dzieje, nie? To jest alternatywa. To jest właśnie filozofia pracy zespołowej, która chciałbym, żeby przez Was szła dalej do ludzi, nie? Żeby to było tak, żeby każdy znalazł się w tym i żeby mu było w tym w miarę przyjemnie. I wracając w miarę sprawnie od takich drdymałów filozoficznych, przejdziemy do kolejnej zasady, która jest niezwykle istotną zasadą. Można nazwać ją fundamentem bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o budowanie formacji. To jest stop before you go. Już zaczynam się robić nudny, jak będę trzeci raz dziękował Buttheadowi, ale znowu to jest jego grafika i ona znowu cały czas tutaj działa. Budujemy naszą formację coś na kształt stadionu. Chodzi o to, żeby widzieć z góry, jak to wszystko pracuje, ale podejście do formacji nie powinno mieć zbyt ostrego kątu, żeby to, co pod spodem pracuje, żeby nie podpłynęło pod nas. Także musimy utrzymywać się pod takim kątem, który pozwala nam na bezpieczną pracę razem z formacją. I niewątpliwie po nurkowaniu, kiedy zbliżamy się, duża prędkość musi być wytracona. I niewątpliwie jest krąg wokół tej formacji, na którym trzeba się zatrzymać, wyrównać prędkość, zobaczyć, czy nie ma nikogo obok na jakimś sąsiednim slocie, który wchodzi z nami w kolizję i dopiero rozpocząć dokowanie do formacji. Prawidłowo zrobione dokowanie do formacji to jest zrobione dokowanie, w którym nie ma żadnych naprężeń. Jesteśmy w każdej chwili w stanie położyć rękę na chwycie i zdjąć rękę z chwytu, nic się nie zmieni. Dlaczego to mówię? Dlatego, że obserwuję, że są formacje, w których gościu leci, jest zafiksowany, ma celownik ustawiony, na przykład ustawił sobie chwyt na nodze swojego kolegi, doleciał w ostatniej chwili stylem kraula, złapał ten chwyt, słychać było, jak zapracowały siłowniki pneumatyczne, on już nie puści. On już nie puści, on jest w formacji. I teraz co by się nie działo, to on już nie puści. I na przykład spada i całą formację ściąga jak obrus ze stołu. Cała formacja się zwija, ale przecież to nie jest jego wina. Przecież był w formacji, złapał za chwyt, wszystko jest w porządku, nie? Właśnie nie. Praca zaczyna się, kiedy zadokowaliśmy, zaczyna się dopiero wtedy praca.
I ten sygnał potwierdza to, że właśnie to jest najlepszy moment do tego, żeby rozpocząć pracę w formacji. Czyli podlatujemy, chcemy zadokować, jest ding-dong, uspokajamy grę, łapiemy chwyt i od tego momentu pracujemy w formacji. Niezwykle jest istotne to, co będziemy robili po zadokowaniu. Ja wiem, że zwykle plany są tak przygotowane i są tak srogie i są tak rozbuchane, że najczęściej nie dochodzi do drugiego punktu, tylko jest częściowo zbudowany pierwszy punkt, a potem jest całkowity bałagan. Lepiej przygotować prostszy plan, którym możemy wykazać się również pracą wewnątrz formacji, czyli to, jak zmienić kolejne, jak zrobić kolejne przejścia, jak przejść z miejsca na miejsce. I praca w formacji jest... To już zaczyna, moim zdaniem, przygoda, która praktycznie nie ma końca. O ile budowanie formacji, dojście do formacji, to jest coś, co poświęcimy na to parędziesiąt, kilkadziesiąt skoków i można to opanować bardzo dobrze, o tyle kwestia już pracy zespołowej i stopnia skomplikowania pracy wewnątrz formacji, to już są przygody na lata. I wtedy można zespołem 5-osobowym albo 10-osobowym można się bawić przednio bez żadnych problemów przez wiele lat. To jest tylko kwestia oczywiście dogadania, żeby taki zespół sobie skombinować, żeby dogadać się z paroma osobami. To jest dopiero sztuka. To nie sztuka znaleźć pieniądze na bilet do samolotu, to nie sztuka jest znaleźć pieniądze na spadochron, to nie sztuka jest nawet pieniądze na samochód, którym się dojedzie na strefę, ale sztuka to jest znaleźć tych ludzi, którzy będą robili to samo, co i my chcemy robić właśnie w podobnym stylu. To jest zanikająca rzecz. Szczerze wam życzę, żeby wam się to udało, bo to będzie dopiero podstawa do fajnej pracy. W internecie wyłowicie wiele wspaniałych rzeczy. Poza gołymi babami są jeszcze różnego rodzaju grafiki, które pokazują, jak je budować formacje, począwszy od dwójek, trójek i tak dalej przez coraz większe formacje. Także za każdym razem możemy sobie stopniować tę trudność i trudno się jest, naprawdę trudno się będzie znudzić, tym bardziej, że jeszcze można wziąć potem do zabawy hula hop, można wziąć tubę, jest cała masa rzeczy, które możemy robić, ale najpierw trzeba mieć umiejętności. Dopiero kiedy się czegoś nauczymy, to możemy się bawić. Ale jeżeli się tylko uczymy i się nie bawimy, to z kolei się wypalimy. Musi być zachowany balans między zabawą a nauką. Jeżeli się uczymy więcej, mamy dostęp do fajniejszej zabawy. Jeżeli mamy dostęp do zabawy, to się bawmy co jakiś czas, żeby to nie było cały czas. To nie będziemy startowali w mistrzostwach. To jest dla was i dla mnie to jest spadochroniarstwo rekreacyjne. To jest po to, żeby się bawić. Zaczynamy od prostych rzeczy. Ćwiczymy minimalne umiejętności. Mam nadzieję, że mam za chwilę przygotowany slajd, który to będzie omawiał, bo niedokładnie pamiętam. Musimy się na początku wyważyć, dlatego że każdy z nas ma pewien zakres komfortowej prędkości. Jeżeli weźmiemy na przykład Jolę i weźmiemy mnie, to zakresy naszych prędkości będą różne, bo pomimo podobnego wzrostu, ja ważę, podejrzewam, prawie dwa razy więcej. W związku z tym, jeżeli ja spadam w prędkościach, które są o wiele wyższe, a te o wiele niższe, to się nie spotkamy w ogóle. Albo spotkamy się i to będzie koniec naszego skoku. Nie? Jeżeli ktoś myśli, że może pracować w takim zakresie, że jeden jest maksymalnie wygięty, że aż opiera głowę pośladki, a drugi łapie głowę na bok, jeszcze rozdziawia usta, żeby wolniej spadać, to też nie polatacie, dlatego że w tym momencie, kiedy mamy maksymalne wygięcie albo maksymalne rozcapierzenie się na powietrzu, nie mamy żadnych możliwości manewrów przód-tył. Jesteśmy unieruchomieni w tym. Możemy co najwyżej się podziwiać i to wszystko. Jakakolwiek zaczyna się praca, kiedy mamy pewien zakres prędkości, natomiast ważne jest, żeby dopasować się, i to jest dress for success, żeby dopasować się do prędkości, które całej grupie pozwalają pracować w komforcie w pełnym zakresie prędkości, czyli albo zmieniamy kombinezony, albo zakładamy więcej ołowiu, ostatecznie zmieniamy dietę. W każdym razie dopasowujemy się na długofalowo do tego, żebyśmy mogli ze sobą razem pracować. Zasada jest taka, że doważamy się do najszybciej spadającego. Ale coś jest nie w porządku, jeżeli w grupie 20-osobowej 19 osób ma pas z ołowiem. To znaczy, coś jest nie w porządku, nie? Że być może trzeba tego 20 rzucić na aeroby, żeby się trochę odchudził. Natomiast jeżeli jest kilka osób z pasem, kilka osób lata w wielkim furkoczącym kombinezonie, część lata w takim kondoniku zrobionym z lajkry, okej, to wszystko wygląda ciekawie, ale to jest zespół, on sobie da radę. Natomiast tak, żeby wszyscy mieli komfort pracy. No i oczywiście trening, bez treningu się nie da. To jest to straszne jakieś. Tutaj chciałbym jeszcze jedną rzecz wam. Znaczy, to nie jest jedna rzecz, bo widać, że jest pięć kropek, więc to nie będzie jedna rzecz. Do dużych formacji, do budowania formacji zalecałbym, żebyście mieli duże spadochrony.
Im jest więcej osób w powietrzu, tym robi się większy tłok. Im jest większy tłok, tym jest bardziej niebezpiecznie. Dlaczego? Każdy powie, co to za problem, że mam swój spadochron, dobrze na nim latam. Mamy pewne ograniczenia percepcji, między innymi mamy ograniczenia naszego refleksu. I nikt mi nie powie, że jeżeli przebywa na spadochronie od momentu otwarcia do lądowania przez 5 minut, albo przebywa na spadochronie od momentu otwarcia do lądowania 2 minuty, to nie ma różnicy. A jeżeli uważa, że nie ma różnicy, chce wyobrazić, że wokół niego jest 100 osób, które są przez 5 minut w powietrzu, albo 100 osób, które są przez 2 minuty w powietrzu. Wtedy się okazuje, że musimy do naszego mózgu doprowadzić całą masę informacji, których nasz mózg może nie przerobić. Im mamy mniejszy spadochron, tym się musimy bardziej koncentrować na własnym manewrowaniu, a nie na tym, co się dzieje dookoła. W związku z tym odbiera nam to część naszej percepcji. Dlatego do dużych formacji, kiedy się bawimy w budowanie tych formacji i chcemy się na tym skoncentrować, powinniśmy mieć spadochron, który naszej uwagi nie rozprasza. Dzięki temu po otwarciu, kiedy jesteśmy w entuzjazmie udanego skoku, nie będziemy popełniali błędu lądowania, bo mamy spadochron, który te lądowania wybacza. Możemy spokojnie dolecieć w każde miejsce, w które chcielibyśmy dolecieć. To jest istotny element, który ja jestem od dawna orędownikiem tego, żeby mieć spadochrony duże, szczególnie jeżeli to są spadochrony, które do czegoś mają konkretnego służyć. Jeżeli to jest latanie na budowanie formacji, no to sorry, to nie jest czas, żeby się uczyć słupowania. Jest to albo to, coś sobie wybierzmy. Róbmy to poważnie. Szanujmy tą resztę uczestników skoku, że nie, a jeszcze chwilę sobie pospadam, już to do widzenia, ja sobie odtrakuję i teraz będzie fajny skok, nie? Dlatego teraz się zabieram za to, co jest fajne. To jest nieuczciwe wobec innych. Wysokość otwarcia nie wyżej niż. Przy budowaniu formacji pojawia się nowe kryterium. Nie otwieramy wyżej niż zostało zaplanowane. Jeżeli sami skaczemy, to możemy powiedzieć, sami skacząc z balonu, jak otworzymy wyżej, to powiedzmy, mamy czasu więcej. Jest bezpiecznie, dlatego że mamy czasu więcej na reakcję, jeżeli chodzi o nasz spadochron zapasowy. Natomiast w przypadku budowania formacji pojawia się kryterium zbiorowe i kryterium indywidualne. Czyli dla bezpieczeństwa formacji umawiamy się, że nikt nie otwiera wyżej niż na przykład 1200 metrów. Że na przykład tylko kamerzysta ma pozwoleństwo, żeby otworzyć wyżej, albo w przypadku bardzo dużych formacji, z narożników formacji otwierają skoczkowie w formacji, żeby dać sygnał reszcie do rozejścia. To takie coś jest dopuszczalne. Więc nie wyżej niż, tak? I jest drugie kryterium, wasze indywidualne, nie niżej niż. To już jest wasze bezpieczeństwo, nie? Czyli możemy przyjąć, że planujemy otwarcie na wysokości 1200, 1000, 1200, 1000, nie? Czyli nie otwieramy wyżej niż 1200, nie zalecane jest, żebyście otwierali niżej niż 1000. Ale wchodzi nowa rzecz, kryterium to zbiorowe, że na przykład lecicie, jest bałagan, a tu nagle startuje otwierający się spadochron, bo ktoś spanikował, ma 1500 metrów i otwiera, nie? A w bałaganie akurat ktoś patrzy, no co jest do jasnej, ciasnej, przecież to jeszcze nie ta wysokość, nie? Może być bardzo poważna kolizja, więc to jest nowa rzecz. Kiedy przelatują skoczkowie z dużą prędkością, nieraz wydają z siebie różne dźwięki, to w celu bezpieczeństwa, żebyście uniknęli kolizji. Technika lądowania też ma swoje znaczenie. Przy dużych formacjach uznaje się, że lądujemy z prostej, czyli nie bawimy się w napędzanie spadochronu, też po to, żeby nie wprowadzać w konfuzję innych skoczków. Lądujemy w kilku miejscach, dlatego wyznaczamy więcej stref lądowania. Tutaj w ogóle, nawet jak nie są wyznaczone inne miejsca lądowania, to zawsze się zastanówcie, czy warto się pchać w jedno miejsce, gdzie wszyscy lecą jak po lejku i się robi koncentracja tych ludzi w jednym miejscu, czy warto wylądować sobie kawałek dalej. Bardzo mądra zasada mówi, że lepiej przejść się kawałek z powrotem na układalnię, niż zostać powiezionym ambulansem. Nie? Czasami jest to rzecz, która jest dość istotna, tym bardziej, że spacery będą powodowały to, żebyście mogli się cieszyć tym, co wykonaliście właśnie w powietrzu. I to już będzie ostatni slajd, dalej Was nie będę męczył, nawet jeżeli mam kolejne slajdy, dlatego że obawiam się, że znowu dobijam do 25 minut i jestem w stanie zagadać, już trąbią na mnie, zaczyna się robić poważna sprawa. Tutaj macie slajdy tego, co będziemy ćwiczyli, jeżeli chodzi o Wasze indywidualne możliwości, jeżeli Wasze indywidualne umiejętności podczas swobodnego spadania, które są w moim odczuciu niezbędne do tego, żebyście mogli pracować bezpiecznie względem siebie. Oczywiście podczas szkolenia podstawowego używane były ramiona do wykonania obrotów. To dlatego, że mamy w sytuacjach stresowych lepszą kontrolę nad ramionami. Gdyby ktoś Was uczył podczas AFF pracy nogami, to owszem, byście byli potem lepiej wyszkoleni, ale to by się nie skończyło w 7 skokach, dlatego że nogi przez długi czas AFF są po prostu poza kontrolą. W związku z tym, jak tylko mamy już swoje
odnajdujemy się w tym powietrzu, zrobiliśmy samodzielnych skoków trochę. Jedną z pierwszych umiejętności, którą powinniście praktykować, to jest umiejętność obracania się nogami. Proponowałbym też połączyć to z umiejętnością odnajdywania pasa startowego i odnajdywania linii wyrzutu, tak żeby ćwiczyć na przykład 180, ustawiając się kolejny raz w poprzek osi wyrzutu. Dlatego, że wasza percepcja, obserwacja tego wszystkiego będzie niezwykle istotna, kiedy tylko będzie większa formacja. Tego się łatwo nauczyć, wasz mózg to szybko przyjmie, nie będzie z tym kłopotu. Przód, tył to są rzeczy, które łatwo przychodzą, chociaż na samym początku, kiedy robicie przód, tył, może się mieszać i na przykład będziecie prostowali nogi i ręce za jednym razem. Do tego wymyślono wózki, takie proste urządzenia, które najczęściej stosuje się przy lustrze i zupełnie za darmo, przy żadnych kosztach sobie się kładziemy i uczymy się synchronizowania pracy rąk i nóg. Staramy się sprowadzić pewne sekwencje psychomotoryczne, pewne sekwencje motoryczne do tego, żeby one były robione odruchowo. Jeżeli zostają powtórzone wielokrotnie, wtedy schodzą z warstwy korowej trochę głębiej do mózgu i tam możemy z nich czerpać nawet w stanie stresu. Także jeżeli sobie robicie wiele powtórzeń, mam na myśli setki powtórzeń tego typu rzeczy, o wiele łatwiej to przychodzi u góry w powietrzu. Szczególnie w Polsce, kiedy pogoda jest cały czas kiepska, nie tylko tu w Hiszpanii, kiedy jest kiepska, kiedy przyjeżdża majak, możemy trenować sobie te wszystkie sekwencje ruchu dowoli przed lustrem, gdy pojawi się pogoda, po prostu to stosujemy i wychodzi o wiele taniej. Natomiast co jest powiązane? Praca nogami i obroty nogami będą niezbędnym elementem do tego, żebyście mogli robić spływy boczne. Nie widzę akurat podstępnie, nie widzę spływu bocznego, będę musiał wstawić też ten slajd. Spływ boczny jest bardzo potrzebnym manewrem do tego, żebyśmy mogli pracować w swoim slocie. Żeby nie było czegoś takiego, że musimy, będąc troszkę bardziej z prawej strony, to musimy się odwrócić w prawo, polecieć do przodu, zakręcić w lewo i dopiero jesteśmy w tym miejscu. Tylko żeby umieć spłynąć w swoje miejsce i trzymać się swojej formacji. Albo jeżeli formacja, a tak nieraz bywa, spływa sobie, to żebyśmy my mogli w swoim slocie cały czas z tą formacją pracować. Dlatego umiejętność spływu bocznego jest istotna i chciałbym, żebyście też się go uczyli, ale najpierw zaczniemy od obrotów nogami, potem będziemy stopniowo kombinowali, żeby było coraz wygodniej. Dwa manewry, które widzicie na samym dole, czyli przyspieszanie i zwalnianie. Przyspieszanie, to przyspieszanie, które widzicie w skrajnym dolnym prawym obrazku, uwaga, używam specjalnego wskaźnika, o, tutaj, to jest to podobne do tego, co było podczas AFF, czyli maksymalne wygięcie bioder, wyeksponowanie klatki piersiowej. Uwaga, wypuszczenie powietrza, dlatego że wtedy objętość klatki piersiowej się zmniejsza, tułów jest bardziej elastyczny, ale i powierzchnia się zmniejsza, w związku z tym zyskujemy więcej. Jeżeli potrzebujemy jeszcze spadać szybciej, chowamy ręce w obrys swojego ciała, wtedy one znikają. Przy zagiętych nogach jest to cały czas w miarę neutralne, nie pozwala za bardzo na manewrowanie przód i tył, ale znacznie przyspieszamy. Ten manewr przyspieszania jest dobry, kiedy jesteśmy już blisko formacji. Nie zastąpi na pewno nurkowania, czyli dive'u. Dive to pin to jest jedno z ćwiczeń, które będziecie robili, żeby umieć budować formację. To jest wyjście z samolotu z pewnym opóźnieniem, gwałtowne, mocne zanurkowanie, żeby zobaczyć i poczuć, jaka jest inercja podczas przyspieszania, żeby to zobaczyć, jak długo trzeba to hamować i dopiero potem jest dokowanie. Dive to pin jest bardzo lubianym ćwiczeniem. Czasami za pierwszym razem nie wychodzi, ale jak już zaczyna wychodzić, to daje niezwykłą radochę, bo to faktycznie wtedy jest skydiving. Wypuchanie, ostatnie co wam powiem, zobaczcie, że na grafice mamy głowę skierowaną do dołu, tułów jest odwrócony bokiem do formacji, bo dzięki temu możemy widzieć, co się dzieje, nie podnosząc głowy do góry, czyli nie uwalniając powietrza spod szyi, możemy cały czas do góry wychodzić, ale co jest ważne, jesteśmy zawsze bokiem do formacji, dlatego że przy tym ruchu bardzo często jest też ruch do przodu. Jak przepadliśmy niżej formacji, ona jest nad nami, chcemy iść do góry, de facto podlatujemy pod formację i powodujemy zawirowania, które składają całą tą formację. I to już jest problem krytyczny. W trzeciej części, która będzie trwała 7,5 godziny, chciałbym wam powiedzieć o całym spadochroniarstwie od samego początku, kiedy cesarz wyskoczył z płonącego kaktusa. Nie będzie coś trzeciej, bo to jest tylko pilotażowa część pierwsza i druga. Wytrzymaliście, widzę, kości przeciągacie. Majak spał 20 minut, ale wszystko jest w porządku. A pytania? To później. Dobra, jest trudno. Wiem, że czasami jest trudno zadać pytanie, dlatego że nie ma do czego się tutaj, nie ma jak się włączyć, nie? To jest zawalenie się informacjami. Ale to jest tak.
pewne rzeczy, jeżeli są teraz po prostu zaakcentowane, to wiecie, że one są. Nawet jak nie będziecie pamiętać, zapomnicie, to będziecie wiedzieli, do czego dążyć. Nie? To jak pokazać wam tylko książkę, której to można znaleźć. Nie? Nie da się tego zapamiętać wszystkiego. Mało tego, za 3-4 miesiące to uleci z głowy, zostanie tylko z 15%. Ale wiecie, że takie coś zaistniało i wiecie, czego poszukiwać. Nie? Tego można poszukiwać. Teraz to wyjdzie na reklamę. Oczywiście można poszukiwać w moich książkach, ale nie tylko w książkach. Można poszukiwać na moim kanale, tam wszystko jest za darmo. Dobrze zakończyłem? A teraz pozdrawiam telewidzów, którzy tutaj z nami są. Znaczy nie telewidzów, YouTube'owidzów. Pozdrawiam serdecznie, to było doświadczenie. Czekam w takim razie na wasze reakcje, jak się podobało nowe doświadczenie, żeby to połączyć świat wirtualny z światem rzeczywistym. Nie? Oczywiście wszystkim dziękuję już z góry za te kciuki do góry skierowane. O, dziękuję.